Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Próbujemy, staramy się informować Państwa o tym, co się dzieje w kraju i za granicą, najświeższe informacje, a u nas najświeższą informacją na tablecie w Polsce.pl jest informacja o tym, w Polityce.pl, przepraszam, informacja o tym, że sąd przedłużył areszt dla księdza Olszewskiego. Przypomnę, ksiądz Olszewski został aresztowany w Wielki Czwartek i to jest kolejna decyzja sądu o tym, że pozostanie w areszcie. Tę decyzję podjęła sędzia Anna Kuzaj, delegowana do Sądu Okręgowego. I jak pisze nasz dziennikarz, z jej doświadczenia widniejącego na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wynika, że jest ona członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia Justicja. I obrońca, pełnomocnik księdza Olszewskiego Krzysztof Wąsowski powiedział, że nie możemy zgodzić się z decyzją sądu, walczymy dalej, złożymy zażalenie. Wydaje się, że prokuratura ma carte blanche w sądzie i sądy przyjmują taką zasadę, że to, co prokuratura im przedstawi, to należy zaufać, aby zabezpieczyć tok postępowania. Ja przypomnę, że ksiądz Olszewski jest prezesem fundacji, która budowała dom dla osób pokrzywdzonych, ofiar przestępstwa, dostała na to pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i właściwie cała afera z Funduszem Sprawiedliwości zaczęła się od aresztowania księdza, zatrzymania księdza Olszewskiego, potem aresztowania, no i w tym samym czasie mniej więcej odbył się najazd na dom ministra sprawiedliwości byłego Zbigniewa Ziobry i tudzież jego współpracowników. Też były przeszukania, też były kontrole. No i teraz mamy taką sytuację, że Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny zwrócił się do sądu, do Sejmu z wnioskiem o zdjęcie immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, pana Marcina Romanowskiego, obecnie posła suwerennej Polski, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. I tak dzisiaj o tym wniosku i o tej sytuacji na naszej antenie mówiła partyjna koleżanka pana posła Romanowskiego, Beata Kempa. To jest absolutna zemsta. To widać, że to już w tych kategoriach idzie. To jest próba zemsty na opozycji, na tym, żebyśmy zupełnie inny sposób postrzegania pomocy ofiarom przestępstw, pomocy postpenitencjarnej. I to jest takie narzędzie, które oni sobie w tej chwili prokuratura, to widać, że też w innych obszarach tak się dzieje. Używanie prokuratury do tego, żeby eliminować opozycję z życia politycznego. Moim zdaniem jest to absolutnie niepraworządne. Przyjdzie taki moment, że i Bodnar, i wszyscy bodnarowcy, i ci, którzy ich do tego inspirują, przymuszają, więc również jako funkcjonariusze przekraczają swoje uprawnienia, będą za to, myślę, może już nawet w niedługim czasie odpowiadać, dlatego że ten rząd trzeszczy w szwach i to ewidentnie widać. A naszym gościem jest pan poseł Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Chciałam się zapytać, czy pan się już zapoznał z uzasadnieniem tego wniosku pana ministra Bodnara, który wpłynął do Sejmu? Nie, jeszcze niestety nie miałem takiej okazji. Złożyłem dzisiaj wniosek o pilne przekazanie, żeby rzeczywiście z tych praw do obrony skorzystać. Natomiast nie znam jeszcze szczegółów tego wniosku, tylko z tych informacji medialnych oraz ze strony internetowej prokuratury krajowej, no i z dotychczasowych działań, chociażby tych wspomnianych w stosunku do księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczych, można się domyślać właśnie jakich zarzutów, czy w odniesieniu do jakich spraw można tych zarzutów się spodziewać. A jeżeli chodzi tak ad vocem do tego, co słyszeliśmy, tak w odniesieniu do księdza Michała, jeżeli można, pan mecenas obrońca powiedział, no, że sąd ma carte blanche. Ja bym powiedział, że prokuratura ma carte blanche od sądu. Powiedziałbym, że od sędziów, bo też zauważył pan mecenas, że jakimś dziwnym przypadkiem, w cudzysłowie, najpierw w tej sprawie orzekał były wiceminister sprawiedliwości mianowany przez Tuska, teraz orzekała o sprawie aresztowej sędzia, która nie tylko jest członkiem Justicji, ale też jest aktywną osobą, która podpisuje różne protesty, więc za dużo w tej sprawie przypadków na tym etapie. No a jeżeli chodzi o te pozostałe
pozostałe sprawy dotyczące mnie, moich kolegów, czy w ogóle całego funduszu, to tak samo mamy tutaj do czynienia, jak zauważyła pani minister, pani poseł Kempa, no po prostu z zemstą polityczną na całym środowisku, którego uosobieniem jest pan minister Zbigniew Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości za czasów Zjednoczonej Prawicy, no i właśnie to, że tak wielu właśnie tych, którzy teraz nas ścigają, mówię tutaj o Giertychu, mówię tutaj o Tusku i całej plejadzie jego właśnie współpracowników, byli zatrzymywani, stawiano im zarzuty za różnego rodzaju przestępstwa korupcyjne, łapownictwo, a tutaj próbuje się stawiać zarzut za to, że fundacja, która miała doświadczenie, która przedstawiła najlepszy projekt, otrzymała środki na budowę dla domu dla osób dotkniętych przemocą domową, w szczególności dla kobiet i dla dzieci. Panie ministrze, ja gdzieś czytałam taką opinię ekspercką, że właściwie 95% wniosków aresztowych jest klepanych automatycznie przez sądy, że sędziowie nie zadają sobie trudu, żeby zapoznać się z aktami sprawy i że to właściwie jak przychodzi prokuratura z takim wnioskiem, to z góry można przewidzieć, że on zostanie zatwierdzony. Ale teraz jeszcze dochodzi nowy element, ponieważ pan minister Bodnar dokonuje roszad w tych sądach i w tych wydziałach, które takie wnioski rozpatrują. No, w sądzie okręgowym warszawskim, tu jest głównie w wydziale karnym, no właściwie ci sędziowie zostają zastępowani przez innych. Czy to jest no to, co mówi pani Beata Kempa, że przyspiesza ten walec zemsty na dzisiejszej opozycji? Trudno nie mieć takiego wrażenia, bo rzeczywiście te decyzje sprzed 2 czy 3 dni bodajże dla mnie przynajmniej osobiście były takim bezpośrednim przygotowaniem do tych decyzji aresztowych, które teraz miały miejsce i być może wkrótce do wniesienia do mnie ewentualnie jeszcze jakichś kolejnych osób. Natomiast no tak, tutaj nie ma losowania, bo w przypadku spraw aresztowych mamy do czynienia z listą sędziów, więc no też z drugiej strony łatwo sobie dobrać taki odpowiedni moment, żeby na odpowiedniego sędziego trafić, więc nie ma tutaj wątpliwości, że ci ludzie robią wszystko, aby dopiąć swego. Nie chcą też ryzykować, że trafi się sędzia, który może bliżej zapozna się ze sprawą, bo z tego przynajmniej co można było przeczytać z relacji obrońców księdza Michała Olszewskiego, no trudno mówić tutaj o zapoznaniu się ze sprawą, no chociażby zarzut prania brudnych pieniędzy w sytuacji, kiedy to nie były brudne pieniądze, tak? Czy utrzymywania aresztu w sytuacji, kiedy to jest sprawa tak naprawdę dokumentowa i wszystkie... No właśnie, bo w tej sprawie księdza Olszewskiego przecież zarzuty prokuratury mówią, że nie spełniła warunków formalnych fundacja i merytorycznych, że poświadczono nieprawdę w dokumentacji, zawyżono punktację w zakresie realizacji wymagań warunków merytorycznych. To są tak zwane przestępstwa, jeżeli w ogóle do nich dochodzi, zaliczane do kategorii urzędniczych. Organa śledcze pracują na dokumentach. Po co ten ksiądz Olszewski siedzi już tyle miesięcy w tym więzieniu? A z drugiej strony przecież pan również jest, z tego co przeczytaliśmy, bo jeszcze też przecież nie znamy uzasadnienia wniosku pana ministra Bodnara, panu też takie przestępstwo urzędnicze się zarzuca. A z drugiej strony bardzo mnie to ciekawi. Jak to jest, że z tego co czytamy osiągał pan korzyści osobiste? To co, brał pan prowizję od CBA za przekazanie im 25 milionów na zakup Pegasusa? To akurat Michał Woś mógł ewentualnie brać, bo to on jest podejrzewany o to. No jeżeli chodzi o te zarzuty w sprawie Fundacji Profeto, to tylko przypomnę, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jeżeli chodzi o ten zarzut, że brak było przesłanek formalnych, no to ja mogę podać dziesiątki przykładów decyzji, że nie było tak, że w statucie fundacji musiało być expressis verbis, jakieś sformułowanie jak przeciwdziałanie przyczynom przestępczości czy pomoc osobom pokrzywdzonym. Były inne podobne, jak działalność charytatywna, jak pomoc osobom dotkniętym przemocą, co nie jest tym samym co przestępstwo. Można tutaj dziesiątki przykładów podawać, więc to są jakieś wyssane z palca zarzuty. No jeżeli chodzi o mnie, no to trudno mi powiedzieć, co prokuratura tam wymyśliła, bo jeszcze nie mam szczegółów. Natomiast działanie w ramach zorganizowanej grupy, no to jest po prostu pewne kuriozum, tak? No
ministerstwo jako zorganizowana grupa przestępcza, tak? Jeżeli już gdzieś mamy zorganizowaną grupę przestępczą, to pamiętamy wszyscy grupę Wejście, tak? Do mediów publicznych, gdzie mamy ewidentnie do czynienia z działaniem bezprawnym i prokuratura jeszcze pod legalnymi rządami wyraźnie to wykazała, prawie doprowadziła do postawienia zarzutów notariusz, która, jak należy domniemywać, dokonała fałszerstwa aktu notarialnego, które było potem podstawą tych wszystkich działań. I co się stało? Nastąpił najazd z kolei na prokuraturę, również bezprawny. Na podstawie prywatnej opinii prawnej prokurator Dariusz Barski został usunięty z urzędu. No właśnie, panie ministrze, bo przecież już nawet prokuratura posuwa się do tego, że neoprokurator krajowy, pan Korneluk, już przewiduje, jaką karę pan dostanie. Mówi, że no, 15 lat to taka jest kara właściwie, której się należy spodziewać. Chciałam zapytać, jak będzie to wyglądało w Sejmie, to znaczy będzie się toczyła debata nad tym wnioskiem. Pan będzie miał okazję, żeby po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego wniosku do swoich kolegów sejmowych przemówić z trybuny? Na pewno będzie to dyskusja na komisji, ewentualnie na posiedzeniu plenarnym również. No i tak to wygląda w przypadku wniosków immunitetowych i takich właśnie o zatrzymanie czy o areszt. Ja podchodzę do tego ze spokojem, przedstawię po prostu swoje argumenty zarówno w Sejmie, w jakimś tam zakresie, bo też przypomnę, że nie wiadomo, czy dostanę dostęp do akt. Niestety z tym jest problem. I zarówno obrońcy księdza Michała podnoszą, że mają bardzo utrudniony dostęp. Ten wniosek pewno będzie jakiś okrojony, więc nie wiem, na ile posłowie w ogóle będą mieli materiał, żeby móc rozsądnie podjąć decyzję, chociaż no, mówię to niestety z pewnym żalem. Nie spodziewam się tutaj jakiejś głębszej refleksji, po prostu to jest decyzja polityczna i będzie podjęta taka, jaka ma być podjęta na podstawie decyzji politycznych, ale tak jak mówię, podchodzę do tego ze spokojem. Jestem przekonany, że w tych działaniach, które podejmowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości i w odniesieniu do Fundacji Profeto i w innych działaniach działaliśmy zgodnie z prawem. No a te zarzuty są właśnie zarzutami wyssanymi z palca, politycznymi, na podstawie różnych spreparowanych, prowokowanych nagrań, których cząstki mogliśmy słuchać. A zresztą, jeśli można mówić właśnie o mataczeniu, no bo wniosek aresztowy jest uzasadniony tym zagrożeniem, no to jeżeli można mówić o mataczeniu, to chyba raczej w przypadku tych działań, o których byliśmy świadkami jeszcze całkiem niedawno w trakcie kampanii wyborczej, jak były wyciągane różne nagrania, jak rozumiem, one będą wchodzić w skład materiału dowodowego i były ujawniane, tak? No właśnie, ale panie pośle, mogliśmy obserwować, jak za czasów totalnej opozycji ona była szalenie solidarna i jak broniła swoich ludzi. Marszałkowi Grodzkiemu udało się przez całą kadencję Senatu unikać uchylenia immunitetu, chociaż no jednak te argumenty były bardzo poważne za tym, żeby uchylić, no żeby się zmierzył z sądem, żeby stanął i udowodnił, że jest osobą niewinną. A z drugiej strony, no ale w Senacie była większość. Z drugiej strony mamy teraz większość 13, koalicji 13 grudnia w Sejmie i jak pan sądzi, co zwycięży? Ludzka zwykła przyzwoitość czy taka partyjna dyscyplina i no obawa, żeby się nie wychylić, że jak się by zagłosowało przeciwko uchyleniu pańskiego immunitetu, to będzie to źle widziane wśród tych władz koalicji 13 grudnia. No tak jak powiedziałem, raczej zakładam, że będzie to decyzja stricte polityczna, więc wszelkie argumenty, myślę, merytoryczne, no trudno, żeby miały tutaj jakieś większe znaczenie. Zresztą tak jak pani redaktor przytoczyła w sprawie pana marszałka Grodzkiego, no przecież te dowody były bardzo mocne. 200, około 250 osób bodajże zeznawało pod przysięgą, że doszło tam do korupcji właśnie i nic się nie stało. Obecne władze prokuratury, pan prokurator generalny nie kieruje czy cofa wnioski w sprawie innych właśnie urzędników, których my ścigaliśmy właśnie za przestępstwa korupcyjne czy właśnie różnego rodzaju finansowe. Więc no, to jest ta prawdziwa twarz koalicji 13 grudnia, czyli wycofywanie tych wniosków w stosunku do bardzo
mocno udokumentowanych spraw i kierowanie wniosków właśnie w stosunku do posłów opozycji na podstawie naprawdę już wyssanych z palca dowodów i zarzutów, chociażby no to znamy już, tak, w przypadku Michała Wosia, no pani redaktor sama była łaskawa była zauważyć, no korzyść majątkowa dla CBA jako zarzut, no to trudno znaleźć coś bardziej absurdalnego. No właśnie, niestety obawiam się, że nie mogę pana pocieszyć słowami, że będzie dobrze, żeby się pan trzymał, znaczy, żeby się pan trzymał, to mogę powiedzieć, ale że będzie dobrze, to nie, bo to, co obserwujemy, to skłania nas raczej do bardzo pesymistycznych wniosków na przyszłość, no ale pomimo tego życzę, żeby to wszystko się zakończyło dla pana jak najlepiej i jak najszybciej. Ryzyko zawodowe po prostu. No, wiem coś na ten temat. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości, był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję. I tak jak powiedziałam, proszę się trzymać. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.